Za cudowny dzień. Zeszło słońce, woda sobie szumi, muszelki świergoczą. Co za spokój. Możesz stukać trochę ciszej? Nie mogę pracować przez ten cały hałas. Jasne, skalmarze. No tak, dobrze. Dobra. A teraz usłyszymy słodkie brzmienie klarnetu z Kalmara. Dziękuję, dziękuję. Zdaje się, że... Hej, Skalmar! Chcesz popuszczać bańki? Tylko 25 centów. Koniecznie. Myślisz, że marzę tylko o tym, żeby w wolnych chwilach puszczać bańki? Aha! Przestań! Komu by się chciało płacić za puszczanie baniek? Dzień dobry! No tak. Witam szanownego pana. Czy chciałby pan puścić bańkę? Ile to kosztuje? 25 centów. Brzmi rozsądnie. O. Pożycz mi 25 centów. Jasne, Patryku. Oho, proszę bardzo. Dziękuję. A, biznes wprost kwitnie. Jak to możliwe, że moimi sąsiadami są sami frajerzy? Cześć, Skalmar! Idziemy na meduzy. No, oczywiście. Na razie. Czekaj! Zrobiliśmy siatkę specjalnie dla ciebie. Pójdziesz z nami? Serio? Mam iść z wami na meduzy? Och, to byłby najlepszy dzień, odkąd pamiętam. Ja wprost marzę o łowieniu meduz.
Nie mogę sobie wyobrazić nic przyjemniejszego w wolny dzień niż łowienie medus z moimi najdroższymi przyjaciółmi, SpongeBobem i tym, Patrykiem! Właśnie, ale nie mogę, papa. Innym razem? Oczywiście, jasne. Już pędzę. Chyba na święty nigdy. Wiesz co, Patryk? Wydaje mi się, że Skalmar nigdy nie chce się bawić. Może on nas nie lubi? Coś ty żartujesz, jesteśmy przyjaciółmi. Cześć, Patryk. Cześć, SpongeBob. Patryk, jesteś moim najlepszym przyjacielem. Patryk, jesteś największym głupkiem, jakiego miałem nieszczęście poznać. Naprawdę tak myślisz, SpongeBob? Oczywiście, Patryku. Przecież to od razu widać. Tak? A ty jesteś brzydki. Żółty jest brzydki. Patryk, co cię nagle napadło? SpongeBob, nie chcę cię więcej znać. Przynosisz wstyd mieszkańcom dna. Gdybym miał dolara za każdy mózg, którego nie masz, miałbym jednego dolara. Ej, Patryk, słyszałem, że dostałeś pracę w sklepie zoologicznym. Jako gazeta w klatce dla ptaków. A ja słyszałem, że jesteś głupkiem, ty głupku. Tak, a ja słyszałem, że ty... że ty też. A ty jesteś indyk. A co to? To właśnie ty. To ty jesteś większym. A ty nadal jesteś żółty. I wiesz, kto jeszcze jest żółty? Kto? SpongeBob. Tak? Nic mnie nie obchodzi, jak mnie nazwiesz, bo i tak nie chcę cię więcej widzieć. To koniec, Patryk! Wiem, co mam robić, ale powinienem najpierw umyć ręce. No cóż. Wygrałem! Rany, Patryk. Uratowałeś mnie. Naprawdę? Pewnie. Prawdziwy z ciebie bohater i przyjaciel. Przyjaciel? Przyjaciel. Tak, jesteś przyjacielem. Nic poza tym. To co dziś będziemy robić, przyjacielu? Ja miałem zamiar ćwiczyć na klarnecie, solo. Na klarnecie? Uwielbiam muzykę.
Och, wygląda na to, że jednak musimy wracać do rodziców. Nie możesz wrócić do swoich rodziców. Kiedy moi wykopali mnie z domu, postanowiłem nie wracać. Czekaj, możecie z Gacusiem zamieszkać u mnie. Byłoby świetnie. Tak, będzie wspaniale. Dobranoc, SpongeBob. Och, dobranoc, Patryk. Dobranoc, Gacuś. Co? Co jest? Co, SpongeBob? Skalmar, czy możemy zostać kilka dni albo miesięcy? A no tak, tylko daj mi spać. Dzięki! Dzięki, Skalmar. Skalmar, możesz się trochę przesunąć? No pewnie tak. A skoro wstajesz, możesz mi podać szklankę wody? Dobrze, to jasne. Tak, masz tu naprawdę fajną chatę. Dzięki, stary. Tak, na zdrowie. Tak, lubię spać u przyjaciół. Tak, ja też. Tak, tak, jest nam dobrze. Dobranoc, Skalmar. Dobranoc, SpongeBob. Dobranoc, SpongeBob. Skalmar! Hej, Skalmar! Skalmar! Skalmarku! Popatrz, mój nowy zwierzak. To nie jest zwierzak, tylko dzikie zwierzę. A wcale, że nie, popatrz. Abort! Ile palców pokazuje? Zdechł pies! Nie wpuściłbym tego do domu, nawet gdyby umiało korzystać z łazienki. Nie chciałem tego widzieć. Cóż, idziemy do mnie, żeby się pobawić. Jak ty sobie wyobrażasz zabawę z meduzą? We'll be right back.
SpongeBob to chyba jedyny koleś, który się bawi z meduzą przez 12 godzin. I Skalmar, chcę, byś zatrzymał mój otwieracz. A ja myślałem, że ta przyjaźń nigdy się nie zwróci. Ale jesteś pewien, że chcesz mi dać ten majonez? Jest cały dla ciebie. I stare książki telefoniczne. Są twoje, przyjacielu. Patryk, jest jeszcze jedna rzecz, którą chcę ci dać. Stara niezawodna. Stara niezawodna! Siemanko! SpongeBob, robisz wyprzedaż? Nie, Sandy, pozbywam się dóbr materialnych dla życia w dziczy z meduzami. SpongeBob, kolejny głupi pomysł. Czemu miałbyś żyć z meduzami? Są złe, zimne i niezbyt bystre. Och, Sandy, to właśnie odpowiedź, jakiej się spodziewałem po kimś, kto wciąż wiedzie tak żałosny żywot. Mam zamiar dowieść, że nie potrzeba mi tego wszystkiego do szczęścia. Może kiedyś się do mnie przyłączycie. Żegnajcie! Nie potrzebuję ich! Bzyk, bzyk, bzyk. Bzyk, bzyk. I ściągnął spodnie. Daję mu tydzień. A ja 11 minut. Patryk sam! Zamknięte. Proszę wybaczyć, ale zamknięte. Nie wciskaj mi kitu. Jak możecie robić tak potworny hałas, puszczając zwykłe bańki? To nie są zwykłe bańki. Tworzymy bańkosztukę. Proszę uważać. Najpierw staję tak. Potem obroty, stop. Trzy wyrzuty w bok. Raz, dwa, trzy. Potem wypnij biodra. Stań na prawej nodze, nie zapominaj. A teraz czas na krążenia bioder. Tak, kręć bioderkami. Potem robisz tak i tak. I tak, i tak, i tak, i tak, i tak. A teraz... To nie sztuka, tylko bałagan. Puszczanie baniek to najgłupszy pomysł, o jakim słyszałem. Powinniście się wstydzić. Halo? Cześć, Patryk. On wrócił. Musimy sprawić, by powitali go jego najbliżsi przyjaciele. Wspaniale. Znamy ich? To my. Naprzód. Witaj w domu, Skalmar! Wesołych świąt! Spędzisz z nami najlepszy dzień w swoim życiu. Jeśli wyjdziesz, ominie cię to, co najlepsze. Może specjalnej zupy na najlepszy dzień w życiu? Najlepszy dzień w życiu. No to smacznego! O, trochę za gorąca. Nie wiem, czy zupa to najlepszy pomysł na najlepszy dzień w życiu. Może ciut muzyki na najlepszy dzień w życiu granej na twoim własnym klarnecie? Wybacz, usta mi wyschły. Muzyka też go nie rozbawi. Ale to, co najlepsze, zostawiliśmy na sam koniec. To będzie prawdziwy dynamit, by najlepszy dzień twojego życia był najlepszym dniem w życiu. Na meduzy, 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 na meduzy.
Wiecie? Niespodzianka! Wszystkiego najlepszego, Skalmar! 100 lat, 100 lat, Skalmar! Jeszcze raz 100 lat, 100 lat, 100 lat, Skalmar! I wesołych urodzin! 100 lat, 100 lat, Skalmar! Niech nam żyje Skalmar! Juhu! 100 lat, 100 lat! Niech mu gwiazdka nie zagaśnie! 100 lat! Nie mam dziś urodzin! Dosyć! Natychmiast wynoszę się z tej okolicy! Oczywiście, panie Skalmar. Taki dom sprzedam w minutkę. O, to doskonale, bo chcę się stąd jak najszybciej wyprowadzić. Nie ma sprawy. Jeśli tylko nie jest przeżarty przez nicienie, albo otoczony nieznośnymi sąsiadami, czy coś w tym stylu. No jasne, nic z tych, że... Jak to sąsiadami? Oczywiście. Bardzo często nie dochodzi do sprzedaży ze względu na kiepskie sąsiedztwo. Sąsiedzi, Wspaniale. Wpadnę jutro, by obejrzeć dom. Do widzenia. SpongeBob. Nikt nie kupi ode mnie domu z nim zaraz za płotem. Cokolwiek zrobiłby dobry sąsiad, on zrobi to na opak. Na opak? Na opak. Stęskniłeś się? Zapraszam. Świetnie wyglądasz. Chętniej zjem z tobą niż z tym głupkiem. Co jest grane? Nie usiądę obok tego maniaka. Ja też nie. To była pułapka. Sądziłem, że jesteście moimi przyjaciółmi. Jestem twoim przyjacielem przecież. Świetnie. Może trochę wody gazowanej? Jasne, proszę. Dzięki, stary. Może trochę dla przyjaciela. Dzięki, przyjacielu. Teraz nalej mi, stary. Proszę, jeszcze trochę. A ja wciąż nie dostałem. Bardzo proszę. Skalmar? Skalmar! 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 Ej, Skalmar! Ej, Skalmar! Patryk, masz pełną szklankę! Och tak! Skalmar! 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 Wybaczcie, chłopcy, syfon się skończył, ale zaraz przyniosę nowy. Posiedźcie sobie tu i pogadajcie. Chyba powinienem się stąd oddalić. Co za niespodzianka. To ja ich zaprosiłem i ja zostawiłem ich samych. No, Skalmar, czego dziś się nauczyłeś? Wiesz co, Skalmar? Teraz SpongeBob jest moim przyjacielem. Świetnie, a teraz już idźcie. Nie chcesz, żebyśmy ci pomogli sprzątać? Nie! Wylocha! On jest zazdrosny. To żałosne. Oh, moje plecy! Godzin! Dam temu SpongeBobowi niezłą nauczkę. SpongeBob, posłuchaj mnie, ty zabójca moich uszu! Mam już tego dosyć! Truskawki. Ja też tak potrafię. Przestańcie już! Może już dosyć, ha? O nie! Hej, dajcie spokój! Ja! Dobra, dobra, pogadam z nim! Skalmar, czy byłbyś w stanie grać na klarnecie nieco... lepiej? Twoja gra nie podoba się meduzom. Nie podoba się meduzom, że ja... co? No pewnie, stary, mogę grać lepiej. Dobra, będzie grał lepiej. Możecie ostrożniej!
są moje! O, dosyć! Zaraz mogę to ściszyć. Co ja narobiłem? Miałem cudowne życie i przyjaciół i wszystko straciłem. Witaj w domu, SpongeBob! Jesteście wspaniali! Zrobiłem straszny błąd, wybaczycie mi? Przestań biadolić i łap kraboburgera! Nie mam nic przeciwko! Masz stawić się w robocie i to z samego rana! Tak jest, kapitanie! SpongeBob, proszę zrób to dla nas! Nie mam nic przeciwko! Tada! Okej, już dosyć. Czy możemy już przestać, co? Patryka swędzi! Jak cudownie być w domu! Skalmar! Witajcie, przyjaciele! Wysłuchaliśmy dziś... Skalmar! Geniusza. Zjeżdżaj z drogi, SpongeBob! Nic nie rozumiem. Ja rozwaliłem mój dom, czyli robiłem remont. Teraz Skalmar u mnie sprząta, czyli tak naprawdę rozwala. Ale odwrotnością czystości jest brud, czyli brudne to czyste. To znaczy, że Skalmar naprawdę bałagani. Ale to ja zwykle bałaganie, czyli Skalmar jest swoją odwrotnością, znaczy SpongeBobem. Aha! Teraz już wszystko rozumiem. Muszę być SpongeBobem na opak. Będąc... Skalmarem. Ej! Nie może być dwóch Skalmarów? Tak! Nareszcie! Juhu! To Skalmar! Zaraz! Nie wystarczy wyglądać jak Skalmar, żeby nim być. Musisz się zachowywać jak on. Rany, o rany. Nienawidzę grać na klarnecie. Ćwiczę i ćwiczę całymi dniami i wcale nie idzie mi lepiej. Twoja kolej. Dobrze. To Skalmar! Proszę przodem, panie Skalmar. Dziękuję bardzo, panie Skalmar. Nie ma za co, panie Skalmar. O, dzień na opak. Następnym razem zrobię dzień, stuknij się w głowę. Nieruchomości. O, mamo! Ten dom na żywo jest piękniejszy niż myślałam. Witam, pan... panie Skalmar? Tak, proszę wejść. Zabawne. Myślałam, że będzie pan wyższy. Często to słyszę. Jeśli chce go pan szybko sprzedać, musi mi pan opowiedzieć o zaletach swojego domu. O zaletach domu, ale na opak. Z rozkoszą. Podłoga skrzypi, z dachu cieknie, jest straszny przeciąg. A... Wcześniej pan o tym nie wspominał. Zaraz, nie skończyłem. Zimy są ciężkie, latem jest ukrop, na podwórku mieszka wielki mięsożerny krab. Chce pani zobaczyć resztę domu? Wie pan, nie jestem pewna, czy to konieczne. Nonsens, nie mogę pani tak puścić. Proszę iść za mną.
A to najgorszy pokój w domu. Mój salon. Ojej, ten obraz jest bardzo piękny. Dzięki! A to kto? Z przyjemnością przedstawiam pani pana Skalmara. To panów jest dwóch? Jestem Skalmarem, on jest Skalmarem,